Chciałem Was powitać w zespole szkół na sali 15. Jak co roku odbywa się rekreacyjny turniej halowy. W tym roku on przypada jako piąty. Bardzo serdecznie chciałem powitać Pana Wójta, czyli Rzekoczyna, a zarazem Prezesa Zarządu Rzekoczynia, Pana Jerzego Boniarza. Pięknie wpisał się, myślę, że i na stałe, w tą naszą rzeczywistość i w te nasze dalsze rozwojowe ćwiczenia i przygotowywanie Was do zaszczytnej i odpowiedzialnej służby w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzegocinie właśnie to ma na celu, żeby ćwiczyć, wyłaniać jak najlepszych, żebyście mogli rywalizować i mogli się również spotkać na szczeblu powiatowym. Życzyłbym, żeby również na szczeblu wojewódzkim i na kolejnych szczeblach, gdy taki los Wam się po prostu do Was uśmiechnie i będziecie na tyle sprawni i zdolni. I to jest ważne przedsięwzięcie Zarządu Gminnego Związku, żeby pracować z młodzieżą. I to dzisiaj właśnie przekuwa się w czyn. Dziękuję bardzo. Thank you.
Proszę bardzo, dziękujemy za uwagę również. Thank you.
panu sędziemu odnośnie otrzymania wyniku. Chciałem bardzo podziękować za wasze zaangażowanie, za fair play. Czy to było w porządku, czy to było przeszkód, też turnieju piłki nożnej. Obyło się troszkę też cieniakami, ale dzięki tutaj pomocy medycznej udzielanej przez panią Małgosię wszystko było błyskawicznie zrobione, zrealizowane, także nie widać na chwilę obecną żadnych bandaży i podobnie. Także jeszcze raz dziękuję panu Małgosiu, oddaję teraz głos panu sędziemu. Ja wszystkim gratuluję wyników. Tor pożarniczy, Łokta Górna, pierwsze miejsce. Gratuluję. Drugie miejsce w Rodzinie, trzecie miejsce w Pytowsku, czwarte miejsce w Podolice, piąte miejsce w Rzeszynie. Piłce nożnej, Hanowej, pierwsze miejsce, także Łokta Górna. Bardzo gratuluję i dziękuję serdecznie. Cieszę się, że przyjechaliście do nas.
Wszystkiego dobrego. Ja Tadeusza Starego miałem niechać członka zarządu, jak również jego małżonki Wiesławia Łuczyński-Stary, która tak znakomicie przygotowuje ten zespół młodszego gminy pożarniczej w Łotykowie. Zysiu, bardzo gratuluję i dziękuję. Proszę sprawę nam, bardzo pracowita, zapraszam tutaj do nas. Pięknie dziękuję. Robert Jędrzejek. Komendant jednostki OSP z rozdzielnic Bytomskich. Zenon, proszę. Rozumiem sprawę, pięknie. Mała szkoła, mała wieś, jak to jest najpierw wszystkiego tutaj. Pani doktor, w imieniu pani doktor, naszej znakomitej pielęgniarce, pani Małgosi Kępik. Tego roku. Wójta i prezesa Zarządu Działnego Wyższego Poniarza za pomoc organizacji 5. Gminnego Turnieju Rekreacyjnego MDP Gminy Rzekosina. Także panie wójcie i panie prezesie, dziękuję serdecznie jeszcze raz za swoją obecność również. Piąty turniej halowy uważam za zamknięty.